Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego, i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o refleksję na temat sensu życia, w którym trzeba się odnieść do księgi Kocholeta, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Refleksje na temat sensu życia towarzyszą człowiekowi od początku istnienia. Ludzie we wszystkich epokach zadawali sobie pytania egzystencjalne. Chcieli zrozumieć, po co istnieją i co zrobić, aby ich życie nie zostało zmarnowane. Refleksje na ten temat różniły się w zależności od epoki. W czasach biblijnych oraz w niektórych późniejszych epokach, znaleźć można było między innymi motywy wanitatywne, natomiast w pozytywizmie sensem życia było ciągłe dążenie ku postępowi. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej w swojej księdze wielokrotnie podkreślał, jak niewielki wpływ na świat może mieć człowiek. Zauważył między innymi, że wszystko, co ludzie mogą wymyślić, tak naprawdę zostało wymyślone już wcześniej przez Boga. Zawarł to w słowach: jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to już to było w czasach, które były przed nami. Podjął się także próby zbadania mądrości świata i zauważył, że wszystko to jest tylko marnością i pogonią za wiatrem. W swoich rozważaniach na temat sensu życia Kochelet uznał, że światem rządzi przypadek, a człowiek nie może na niego w żaden sposób wpłynąć. Mało tego, człowiek nie ma nawet wpływu na swoje życie. W związku z tym nie należy zajmować głowy rozważaniami egzystencjalnymi. Na wszystko przychodzi czas i pora. Natomiast przypadek determinuje, kiedy coś ma się wydarzyć. W takiej sytuacji człowiek powinien przeżywać chwile, które mu są dane. Życie ludzkie trwa krótko, i dlatego należy się nim cieszyć. Kochalec zachęcał m.in. do tego, aby dusza ludzka zażywała szczęścia przy swojej pracy. Tylko wtedy, bowiem korzystając z życia, człowiek ma w nim udział. Należy więc miłować Boga za dar życia, a także zażywać radości, ponieważ czas tu na Ziemi jest krótki. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak by był on funkcjonalny. Zupełnie inaczej na no sens życia patrzyli pozytywiści. Artyści tej epoki wierzyli w postęp, który może poprawić los człowieka. Jedną z najważniejszych idei tamtego okresu była praca organiczna czyli przekonanie, że społeczeństwo jest jednym wielkim organizmem, a ludzie to pojedyncze komórki, które są od siebie współzależne. Wyznawana w pozytywizmie wiara w postęp mobilizowała ludzi do tego, aby stawali się coraz lepszymi. Wówczas osoby lepiej sytuowane mogły pomagać biedniejszym, co pozwalało stawać się społeczeństwu zdrowszym. Ten sposób myślenia wyznawał m.in. Stanisław Wokulski, bohater Lalki Bolesława Prusa. Wielokrotnie pomagał on ubogim, w tym m.in. Węgiełkowi oraz Marianie, ponieważ uważał pomoc bliźniemu za swój obowiązek. Ciągłe bogacenie się, rozumiane jako wykorzystywanie swoich talentów, było więc sensem życia. Co ciekawe, rutyna związana z pracą w pewien sposób pozwoliła Wokulskiemu uporać się z problemami egzystencjalnymi, które towarzyszyły mu podczas pobytu w Paryżu. Zwątpił on wówczas w siłę swoich działań i poddał się myśleniu deterministycznemu, zgodnie z którym każde działanie człowieka jest uzależnione od działania siły wyższej. A na końcu, jak w wypracowaniu, czas na zakończenie. Księga kochaleta wskazuje, że życie ludzkie jest marnością i dlatego należy z niego korzystać, póki można. Natomiast literatura pozytywistyczna pokazuje, że życie może mieć także inny sens, może nim być m.in. dążenie do poprawy bytu swojego i innych, jednak nawet wtedy ludzie miewali chwilę z wątpienia. Każdy człowiek musi bowiem znaleźć własny sens życia. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzi cię link umieszczony w opisie.